To jest wstrząsające uczucie. Trzeba zrobić tutaj mojemu ojcu chrzestnemu zdjęcie. Tam, nie wiem czy widzicie, zaraz wam pokażę, jest napis Godfather. A ten człowiek tutaj to jest mój ojciec chrzestny. Brat mojej mamy, mój kompan w podróżach. Mondolini, buongiorno. I oczywiście największy fan ojca chrzestnego. Yeah. Kto napisał ojca chrzestnego? Mario Puzo. Tak się mówi? I give you an offer you can't refuse. To ma być ładne tło, no ale zobaczcie, wygląda potężnie. Słuchajcie, z kupnem tego jachtu to jest tak, niestety na tym YouTubie chyba aż tak dobrze się nie zarabia, a ja dopiero właściwie zaczynam, ale ten jacht to jest jakieś 1 000 000 zł, więc no naprawdę musicie wiele razy kliknąć tutaj nacisk ten tutaj subskrypcji i dać bardzo wiele lajków, żebym mógł coś takiego kupić. A właściwie to chyba bym nawet nie kupił. Fajnie jest coś takiego wynająć i popływać ze znajomymi. I wiecie, gdzie jest najlepsze miejsce? W Polsce, na Mazurach. Widzicie? Zobaczcie, to drzewa. To wygląda zupełnie jakbym był w Królu Lwie. Zrobiliśmy tak fantastyczne zdjęcia, bo wykorzystanie tego, to ja już widzę oczami wyobraźni, co się z tym wydarzy. Jest tak, że wkręciłem się w tą fotografię. I naprawdę już nie mogę się doczekać, aż zmienimy coś tam, tutaj podkręcimy, tutaj dodamy jakąś flarkę. Zresztą jeżeli chcecie, to zrobię wam taki tutorial, jak ja się tego uczę, jak zaczynam obrabiać zdjęcia, bo wiem, że często jest zdjęcie, które normalnie jest ok, ale bez tego, wiecie, takiego finalnego touchu, to po prostu ciężko się je ogląda. Dobra, a teraz o mieszkaniu na Cyprze w przyczepie kempingowej. Wygląda to super, oczywiście rzeczy szybko schną, fantastyczne widoki, przepiękne miejsce, ale powiem tak, umarlibyście w tej przyczepie, po prostu tam jest taki skwar, tak gorąco, że stojąc przy niej czułem jak ciepło bije ze środka. Chyba jednak nie przestawię swojej przyczepy tutaj na Cypr, tylko zostanę nad naszym polskim, pięknym morzem. Teraz jesteśmy w drodze właśnie do tak zwanych łaźni Afrodyty. To jest takie legendarne miejsce w mitologii, w którym Adonis kiedyś pojawił się przy tym źródełku, napił się trochę tej magicznej wody. Dzisiaj już są tam tabliczki, że nie wolno pić tej wody, bo legenda głosi, że dzięki tej wodzie zakochacie się w pierwszej osobie, którą zobaczycie. Zobaczcie, ktoś się podpisał moim imieniem nawet. Myślę, że samą magią jest znalezienie się tutaj z ukochaną osobą. A ja jestem z wujkiem, który jest wspaniałą osobą i fantastycznym kompanem i moim przyjacielem i nawet ojcem chrzestnym, ale to nie jest ta miłość, którą wyobrażam sobie w takim miejscu. To co, państwo się zakochali? Zakochali, ale nie tutaj, nie jesteśmy tutaj? W podróży poślubnej. O, pięknie, no to źródełko to idealne miejsce. Idealne, no może trochę za późno, ale jeszcze na czasie. To już nie zadziała, czy eliksiry działają? Oczywiście. Żony. Jakbym był aktualnie w związku, to na pewno tutaj zabrałbym swoją kochaną. A może jak się napiję, to po drodze się zakocham? Ale to jest magicznie, powiem wam, że jest takie przyjemne powietrze, taka aura świeżości. Ruszamy w dalszą podróż do Ayia Napy teraz. Dobra, a teraz pora napić się soczku i ruszyć w dalszą podróż. Dotarliśmy na sam szczyt Olimpu. Moi drodzy, to jest tak, jakbym miał za chwilę spotkać Zeusa. Czytanie ich, najbardziej oczywiście lubiłem historię o Heraklesie, czy Herkulesie, czy jakkolwiek chcecie go nazywać. No to jednak dowiedzieć się w pewnym momencie swojego życia, że jest się synem samego Boga i ojca wszystkich ludzi i innych bogów, to myślę, że fajne uczucie. 1 200 000 mieszkańców. Nieduży kraj znany całemu światu, dlatego że jest jednym z rajów podatkowych. To właśnie tutaj płaci się tylko 10% podatku dochodowego. Ucieka nam tu zachód słońca i czasem trzeba się trochę przebiec, żeby złapać ostatnie promienie, żeby mieć, wiecie, ten najfajniejszy furycz. Nie wiem, czy uzyskam efekt. Voila. Niestety,
Ała. I dziękuję wam bardzo za to, że dzisiaj ze mną tutaj jesteście. Chciałbym oczywiście zachęcić was do subskrypcji tego kanału, do pisania komentarzy, co najbardziej wam się podobało tutaj na Cyprze, a przede wszystkim, żebyście byli ze mną w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Hej!